A dzisiaj w studio jest ze mną postać, której przedstawiać nie trzeba. Pan poseł, polityk, postać znana, lubiana, kochana i inne. Na. Panie pośle, kieruję do pana pierwsze pytanie. Kiedy był pan ostatnio w sklepie spożywczym i czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko, no pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące, natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko także rośnie. W związku z tym jest to zjawisko, które miecz obosieczny, można tak powiedzieć. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas, a w ten sposób mamy przynajmniej tutaj po stronie rolnictwa, oczywiście mówię o płodach rolnych, nie mówię teraz o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z ASF-em, mamy sytuację inną. Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto, bo emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych oznacza, że w kieszeni emeryta może miesięcznie zostać 100 kilkadziesiąt złotych, nawet 200 złotych, w zależności od poziomu emerytury. I to jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytów bardzo często na moich spotkaniach w domach seniora, bardzo licznych spotkaniach z emerytami, czego oni oczekują. I to było bardzo często pojawiające się hasło. Ty zapluty kłamco, ty dziadu pierdolony, wypierdalaj mi stąd, chuju jebany, kurwa. Żeby cię tu więcej, kurwa, nie widziała! I chuj jebany, ciśnienie podniósł. Ile można słuchać tego pierdolenia? Kurwy syn, ty chuju ty! Co się kurwa gapisz? Myślisz, że jest 40 milionów pajaców? Kurwy syn jeden.